Nieważne skąd, nieważne jak, ważne, że byli tu wszyscy najważniejsi. Nasz festiwal żegnaliśmy w doborowym towarzystwie. Za nami 10 dni z najlepszym kinem, setki seansów z wyjątkową publicznością oraz gala zamknięcia z niebagatelnymi nagrodami dla najbardziej utalentowanych filmowych twórców. Proszę Państwa, a co oglądali, czym się zachwycali? Mamy nadzieję, jakie filmy pozostaną w ich pamięci na zawsze? Zobaczmy. Spośród 800 nadesłanych na tegoroczny festiwal produkcji z całego świata wybraliśmy 10 najbardziej obiecujących. Ale w konkursie głównym Wytyczanie drogi wygrać mogła tylko jedna. Nasze jury uhonorowało. Jest to taka nagroda za właśnie pewną wolność, niezależność, kreatywność myślenia w kinie. I chciałam ją właśnie teraz, bardzo szczęśliwa, zaraz się dowiecie dlaczego, wręczyć filmowi Wieża Jasny Dzień, Jagody Szelc! $100 000 laureatce wręczyła Izabela Helbi. Ten film w pewnym sensie się tutaj troszeczkę urodził, dlatego że myśmy przyjechali pierwszy raz z producentem Marcinem Malatyńskim tu go pitchować. W konkursie polskich filmów fabularnych zwycięzcę wyłoniło zagraniczne jury. 300 000 zł ufundowała Kulczyk Foundation. Bohaterką dzisiejszego wieczoru w kontekście tego właśnie konkursu jest kobieta, która ma twarz. Małgorzata Szumowska. Brawo Małgosiu. Wydaje mi się, że taką wielką siłą tego festiwalu jest to, że to jury jest jury międzynarodowe, które ocenia nas i nasze polskie filmy, zupełnie podejrzewam, z innej perspektywy, niż my sami je oceniamy. Wybraliśmy też najlepszych aktorów i aktorki. 10 000 od firmy Albert Rillet trafiło do Marty Nieradkiewicz za rolę w Dzikich Różach. Widziałam cię, żebyś się do mnie nie zbliżał, nie rozumiesz tego, co do ciebie mówię. Taka sama kwota od firmy M&M's do Mateusza Kościukiewicza, który w głośnej już twarzy zagrał główną rolę. Jeszcze jako student bardzo marzyłem, żeby tutaj zaistnieć na tym festiwalu. No i minęła dekada ponad i mam tą przyjemność i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Odkrywamy talenty i doceniamy tych, którzy na ekranie błyszczą szczególnie jasno. Nagrodę Mastercard Rising Star zgarnęła Elian Umuhire za rolę W ptaki śpiewają w Kigali. Thank you for allowing me to believe in my dreams. Nasz festiwal to prawdziwy deszcz nagród i wyróżnień. Jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESKI jednomyślnie doceniło Cichą Noc, która zdobyła również uznanie naszej festiwalowej publiczności. Głos oddaliśmy również młodym. Młodzieżowe jury za najlepszą uznało produkcję Love After Love w reżyserii Rasa Harbo. Thank you so much. Thanks for watching all these movies and thank you to the festival for having us. Ważną częścią naszej festiwalowej rodziny są też wolontariusze. W tym roku było ich z nami aż 500. Jest nas bardzo dużo, każdy jest wyjątkowy, zaraża niesamowitą energią. Magia! Doceniamy ich pracę, dlatego na naszej gali nie mogliśmy o nich zapomnieć. To był wieczór pełen emocji i wzruszeń, ale ten moment kiedyś musiał nadejść. Szkoda, że tak szybko. Z żalem, ale powoli zwijamy nasze festiwalowe żagle. 11. Festiwal Netiało w kamera uważam za zamknięty. Ale zapraszam Państwa w przyszłym roku. Za nami czas pełen atrakcji i filmowych uniesień. Plenerowe pokazy, wciągające rozmowy, wspaniała atmosfera, najbardziej znane i lubiane twarze polskiego kina. Po to wszystko nie musieliście daleko sięgać. Przez nasze filmowe miasteczko przewinęli się najlepsi z najlepszych. Zabraliśmy Was w podróż po klimatycznym Krakowie Meleksem i zagwarantowaliśmy garść sportowych wrażeń z Maciejem Kotem. Ale nie zabrakło też filmowych warsztatów, quizów i zabaw dla najmłodszych.
na Placu Szczepańskim, dachach, bulwarach Wiślanych. Za nami seanse w klimatycznych, studyjnych kinach i te w mniej oczywistej scenerii. W tym roku padł rekord frekwencji. Było z nami 40 tysięcy widzów. Na barce mogliście odpłynąć przy filmowych hitach. A w podkrakowskich kopułach Alverni poczuć się jak bohaterowie filmu science fiction. Nasz festiwal to też gorące premiery. Do Krakowa z prawdziwą historią powrócił Roman Polański. Najnowszy film laureata Złotej Palmy i Oscara obejrzeliście w towarzystwie samego mistrza, który potem odpowiadał na wasze pytania. Jak dużo w pańskim nowym filmie jest z lokatora? To jest po prostu film zrobiony przez tego samego reżysera, więc są jakieś może wspólne... Wśród głośnych nazwisk tegorocznej edycji nie mogło też zabraknąć Małgorzaty Szumowskiej. Na filmową dyskusję z reżyserką ściągnęły tłumy. Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Popławska, Agata Kulesza, Bartłomiej Topa, Magdalena Boczarska i wielu innych uwielbianych przez was aktorów. Za nami serialowe rozmowy z Kanal Plus Serial.com oraz niekończące się dyskusje z ludźmi, którzy o kinie wiedzą wszystko i znają je od kuchni. Amerykański folk i flamenco, melodramatyczny rock'n'roll, pop, jazz i soul. Muzyka nieoczywista i nowoczesna. Dla spragnionych dobrych i mocnych brzmień zagrała nasza off-scena. Krótko mówiąc, razem przeżyliśmy coś wyjątkowego.